Gmina Biecz. Gmina Biecz leży na Pogórzu Karpackim przy granicy województwa małopolskiego i podkarpackiego. Przez miasto Biecz, położone na wzniesieniu, płynie rzeka Ropa. Ze względu na bogatą historię, często jest nazwane perłą Podkarpacia lub małym Krakowem. Niewiele osób wie, że w mieście, które w XVI wieku było jednym z największych w Polsce, znajdują się obrazy z kręgu Michała Anioła i El Greca, że stały tu trzy zamki i powstała jedna z pierwszych aptek w Polsce. Wreszcie, że urodził się tu Marcin Kromer, historyk, dyplomata, biskup i pisarz renesansowy, którego imieniem nazwano odbywający się w Bieczu Kromer Festiwal. Instytucje, firmy i organizacje związane z regionem dbają o przywracanie i kultywowanie tradycyjnych potraw, a także tworzenie nowych na bazie lokalnych zasobów. Położenie Biecza na szlaku węgierskim, a tym samym większa dostępność przypraw, przyczyniło się do wzbogacenia smaków tutejszej kuchni, efektem czego jest wypiekany w Bieczu piernik zwany kasztelanem bieckim. To produkt regionalny z historią. Piernik jest już wcześniej znany na ziemi bieckiej. Pierwsze takie wzmianki o pierniku na ziemi bieckiej są z XV-XVI wieku, ponieważ piernik był wtedy sprzedawany w aptekach, służył jako lek. My znajdowaliśmy się tutaj na trasie węgierskiej, więc łatwiej było o przyprawy korzenne, które w tych czasach były bardzo drogie. Następnym takim dużym rozwojem produktu naszego regionalnego był okres XX wieku, gdzie istniała firma Kasztelanka, produkowała piernik kasztelan, który był znany w Polsce i za granicą był eksportowany. Był on produktem takim luksusowym. My stworzyliśmy naszą recepturę, wróciliśmy jakby do korzeni w 2011 roku. Popracowaliśmy, stworzyliśmy i jest to produkt nasz regionalny. Jest on odznaczony wieloma nagrodami, nominowany do Godła Teraz Polska, ma perłę regionu Małopolski, perłę regionu Polski. W ostatnim czasie był też nominowany do produktu jako dziedzictwo kulturowe Małopolski. O recepturze na wyśmienite prołziaki najwięcej wiedzą reprezentantki Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Bieczu, laureatki małopolskiego konkursu na polewkę w wersji świątecznej, zwaną także święconką. Koło Gospodyń powstało niedawno, w 2019 roku, jesienią. Zawsze jest zainteresowanie tymi potrawami regionalnymi. Dzisiaj mamy prołziaki. Prołziaki to jest całe Podkarpacie, Małopolska, znane pod różnymi nazwami, ale wszyscy to znają i wszyscy uwielbiają te prołziaki. Takie prosto z blachy. Mamy specjalną kuchnię do pieczenia tych prołziaków. Oprócz tego mamy jeszcze placki chwaściane, w której wykorzystujemy zioła i chwasty dziko rosnące. Jest tam i podagrycznik, i pokrzywa, i kurdybanek. Także sezonowo różne dodajemy, różne smaki powstają. Mamy też herbatę z korcipki, czyli czeremchy. Korcipka to nazwa tutaj lokalna i to jest herbata patykowa. Na wiosnę wykorzystujemy kwiaty, a teraz łodygi albo korę samą. Kuchnia jest w sumie bardzo różnorodna, bo wykorzystuje to, co rośnie tutaj. Tutaj naprawdę mamy bogactwo ziół. Bardzo dużo ziół tutaj rośnie. Jadano tutaj też mięso. To nie jest tak, że tylko tak całkowicie biednie, bo bardzo dużo tutaj królików hodowano, więc mięso też było dostępne. Ziemniaki, kapusta. To są takie podstawowe rośliny, które tu używano, ale my wykorzystujemy, szukamy to, co najlepsze. To, co najbardziej smakowało, co zostało w pamięci, z pokolenia na pokolenie przychodziło. I mamy już swoje takie wypróbowane potrawy. I mięsne, i mączne, i z dodatkiem ziół, i herbaty ziołowe. Staramy się wracać do tego.
Zapachy niosą wspomnienia i przywracają pamięć o historii wielokulturowej niegdyś gminy, zamieszkiwanej licznie przez społeczność żydowską. Przypomnieć może zapach książek unoszący się w bibliotece Biecz, dawnej synagodze i szkole. Odkąd budynek wzniesiono w latach 1924-1927, mieściła się tu bożnica, której ściany na polichromie niedawno odkryto i odrestaurowano. Talmud Tora została dobudowana do istniejącej synagogi Szul, zwanej Starą Synagogą. Po pożarze w 1903 roku budynek Starej Synagogi odbudowano i odnowiono. Podczas II wojny światowej utworzone zostało getto dla ludności żydowskiej z Biecza i okolic, które istniało od kwietnia do sierpnia 1942 roku. Była tutaj synagoga, Talmud Tora, czyli dom nauki. Odbywały się tutaj studia talmudyczne dla mężczyzn i dla starszych chłopców. Na piętrze mieściła się trzyklasowa szkoła i biura Banku Ludowego. Znajdujemy się w głównej sali modlitw dla mężczyzn. To, co to pomieszczenie wyróżnia, to malowidła. Tą dekorację malarską stanowią kotary. Kotary wokół Anahat Kodeszu, gdzie to była szafa ołtarzowa, w której przechowywano Torę. Mieści się ona na ścianie wschodniej, natomiast na ścianie zachodniej jest przedstawienie świątyni jerozolimskiej. Na stropie mamy podłużne pola obramowane ramkami. Po obu stronach znajdują się medaliony ze znakami zodiaku, natomiast przy tej wnęce Anocha Kodeszu są dłonie w geście błogosławieństwa, a po drugiej, po przeciwnej stronie instrumenty muzyczne. Jest to najprawdopodobniej nawiązanie do psalmu 150. W judaizmie nie przedstawiano postaci ludzkiej, stąd niektóre znaki zodiaku, tak jak bliźnięta, przedstawione są jako para gołębi czy panna jako kwiaty. Kultywowaniem pamięci o roli i życiu Żydów w gminie zajmują się mieszkańcy Biecza. Pod adresem Rynek 20 w piwnicach obecnej biblioteki udostępniano wystawę zatytułowaną Żydzi Biecza – Historia i Zagłada. To ważny głos obecnych Bieczan o tych dawnych, którzy zginęli tragicznie w czasie okupacji, także w obozie w Bełżcu. Zwiedzający poznają nazwiska i historię bieckich Żydów, między innymi firmy przez nich prowadzone, utwory poetyckie autorstwa Izraela Bera Itzingera i Eliasa Zingera, a także akcesoria religijne oraz przedmioty codziennego użytku. Od 11 lat zajmuję się historią Żydów w Bieczu. Tematyka ta była nieobecna przez dziesięciolecia w historii powojennej Biecza. Żydzi w Bieczu pojawili się stosunkowo późno, bo dopiero w roku 1711 stało się to za sprawą przywileju de non tolerandis judaeis, który zakazywał osiedlania się Żydom w Bieczu. Przed wojną mieszkało w Bieczu około 850 osób. 17 sierpnia 1942 roku nastąpił kres Żydom Biecza, dlatego że zostali wywiezieni do Bełżca. Historia Żydów Biecza to 250 lat współistnienia z katolikami, mieszkańcami tego miasta. Ona była przez lata nieznana. Znajdujemy się w miejscu, gdzie tworzyli i mieszkali poeci bieccy, gdzie rozwijał się przemysł. Warto wspomnieć, że w 1903 roku po wielkim pożarze Biecza w większości miasto zostało odbudowane przez Żydów. W Bieczu śladów żydowskich jest bardzo dużo, ale tylko osoba
która zna tą tematykę, potrafi je rozszyfrować. Zachowały się dwie synagogi w Bieczu, stara synagoga Szul i druga synagoga wybudowana przez Stowarzyszenie Szkoła Izraelicka Talmud Tora. Wszystkie uliczki otaczające rynek należały przed wojną do Żydów, za wyjątkiem trzech kamienic. Zachowały się ślady po mykwie, czyli łaźni rytualnej, i na wzgórzu za miastem zachował się cmentarz żydowski. Gmina ma szczęście posiadać w swoich granicach zabytki, które uniknęły zniszczeń wojennych, dzięki czemu zachwycają kolejne pokolenia. Jednym z bezcennych obiektów ze szlaku architektury drewnianej jest kościół świętego Michała Archanioła w Binarowej. Tę drewnianą świątynię wzniesiono około 1500 roku w konstrukcji zrębowej z drewna jodłowego. Jednak to nie sama architektura budynku, lecz także malowidła we wnętrzu, opisane jako najcenniejsza polichromia spośród wszystkich drewnianych kościołów Małopolski, rozsławiły kościół. W 2003 roku wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Cykle biblijne i wizerunki Biecza czynią tę świątynię jednym z najważniejszych punktów na mapie kulturowego dziedzictwa regionu. W 1889 roku podczas wycieczki zorganizowanej przez Szkołę Sztuk Pięknych, m.in. Stanisław Wyspiański i Józef Mehofer, wykonali wiele szkiców kościoła. Zainteresowanie Wyspiańskiego ziemią biecką i sądecką, którą wówczas zwiedzano, zaowocowało zleceniem na wykonanie projektu polichromii i witraży kościoła farnego pod wezwaniem Bożego Ciała w Bieczu. Niestety rzecz ta nigdy nie została zrealizowana, nie brak jednak farze innych obiektów. Zdjęcie z krzyża, które zdobi centralną część ołtarza głównego, namalowane zostało prawdopodobnie przez artystę z kręgu Michała Anioła, a wzorowane było na jego słynnej piecie. Dom z basztą to renesansowa kamienica mieszczańska, założona, rozbudowana w 1523 roku, należąca m.in. do rodziny Barianów Rokickich, którzy w 1557 roku założyli tutaj aptekę, jedną z najstarszych aptek na Podkarpaciu, funkcjonującą bardzo długo. Obecnie znajduje się tutaj główna siedziba Muzeum Ziemi Bieckiej. Do budynku, sam budynek został dostawiony do fortyfikacji miejskich i jednym z najbardziej widocznych elementów umocnień jest baszta zwana radziecką, rajcowską. Radziecką nie ze względu na Związek Radziecki, ale ze względu na to, że obsługiwali ją rajcy miejscy. Baszta jest elementem fortyfikacji, jest pięciopoziomowa, zbudowana na początku wieku XVI. I stanowiła jeden z najważniejszych elementów umocnień od strony zachodniej, czyli od strony wjazdu od Sącza i Krakowa. W samym budynku znajduje się ekspozycja muzealna, głównie ekspozycja związana z aptekarstwem podkarpackim. Z mieczem wiązać należy także funkcję miejskiego kata i szkołę katów promowane w Muzeum Ziemi Bieckiej. Chciałbym Państwu powiedzieć, że w wieku XIV miasto Biecz i miasto Sącz, i miasto Kraków posiadały prawo miecza, czyli prawo sądzenia i karania głową. Korzystano z tego prawa nie tylko w tym mieście, dlatego że kat biecki z dostępnych nam źródeł wiemy, że był wypożyczany do miasta Przemyśla, miasta Bardejowa, pewnie jeszcze do kilku innych miast, by dokonać nieuniknionego, dlatego też często był nazywany mistrzem małodobrym. W 1884 roku, czyli w momencie, kiedy przez miasto przeprowadzono linię kolejową, pojawiła się konieczność doprowadzenia do linii kolejowej drogi dojazdowej.
Była to droga o charakterze reprezentacyjnym dla miasta, dlatego też nasadzono ją szpalerem dębów. Po jednej i po drugiej stronie drogi była to droga brukowana. Zachowały się nasadzenia reliktowe, które widać m.in. po prawej stronie, udając się w stronę stacji. Są to trzy potężne, duże dęby. Takim charakterystycznym elementem architektury, a także architektury zieleni przy budynkach dworcowych było nasadzenie trzech lip po obu stronach. W Bieczu do dnia dzisiejszego zachowały się dwie lipy. W Bieczu znajdują się również takie perełki dziedzictwa kulturowego jak kościół pod wezwaniem świętej Anny w Bieczu, szpital świętego Ducha, najstarszy budynek szpitalny w Polsce, Muzeum Kromerówka, Baszta Kowalska, pomnik Marcina Kromera, mury obronne, Góra Zamkowa. Herb Biecza przedstawia stojące postaci świętych, Piotra i Pawła. Pierwszy dzierży w dłoni klucz do nieba, drugi zaś miecz. Warto też odwiedzić to miasto historią malowane, by poznać widoczne tu do dziś bogactwo kulturowe dawnego miasta królewskiego i dać się zachwycić jego urokowi.